Dzień dobry, hejka, witajcie, jestem Kasia, witam z nagrania Fansportu TV, a razem ze mną Bartek Szachta. Siemanko. Siemanko, hej, cześć. Słuchaj, na dzień przed pojedynkiem, trochę wkurzony pewnie, że zmienił ci się rywal. Jak do tego podeszłeś, no jak się czujesz? No tak, zdenerwowany delikatnie, ale teraz to już czekam na tą walkę, co będzie i emocje już schodzą na bok, nie? Nie będę już się wkurwiał na niego i tyle. No nieładnie tak, nieładnie się robi, że parę dni wcześniej się odwołuje walkę, tak? Rozumiem, kontuzja kontuzją, ale powiedział mi, że wyjdzie, tak? Że to nie jest aż taka kontuzja i że wyjdzie. No a potem zaczął wymyślać, nie chcę mi się już na ten temat rozmawiać. Okej, ale gdzieś tam w głowie nie miałeś jednak tego, że jak on ma tą walkę, chyba tydzień temu była ta walka. No to w głowie i mówiłem mu, wiesz, i też włodarze mu mówili, że głupio robi i tyle. A on mówi, że wyjdzie, że na pewno wyjdzie ze mną do walki. Jedynie złamanie jakieś tam, to wiadomo, no to nie będzie mógł. No, on nie ma żadnego złamania, tylko otłuczoną nogę i frana pali. Okej, czyli walki z Krystianem nie będzie? Nie będzie, no. Będzie. A jak go gdzieś tam ewentualnie spotkasz i dostałby szansę w ogóle na The War? Nie dostanie. Go spotkam, co z nim pogadam. Raczej nie będzie to miała rozmowa? Nie. Okej, mocne słowa. Nie, ale ty to właśnie jesteś raczej taki charakterny. Spokojny jestem. No, charakterny, ale jestem spokojny. Okay. Dopóki jak coś mnie nie wkurzy, nie? Mhm. Słuchaj, twój jutrzejszy przeciwnik, Szargi, tak? Szargi, tak. No i jak się na niego zapatrujesz? Ty w ogóle znasz jego postać od strony sportowej? Nie, kompletnie nie wiem. Nie wiem, co on tam potrafi. Coś tam na tarczach bije, nie? Ale wiadomo, na tarczach to można być mistrzem świata, a w ringu jest co innego, nie? No wiadomo, tarcza nie oddaje, ale gdzieś tam obawiasz się czegoś z jego strony? Nie obawiam się. Nie obawiam się, robię swoje i tyle. Co ma być, to będzie, tak? Mhm. Może soccer kicków? Kurę, no nie, no. Przepraszam cię. Się pytałem, czy będą soccer kick, ale nie będzie soccer kicków, nie? Okej, okay, no. A ja właśnie chcę wrócić do twojej walki z Adamem Sorokom. Ty żałujesz, że to wszystko tak się potoczyło, jak się potoczyło, w sensie, że to on po tej walce, po tym niefajnym zachowaniu, w sensie, no, po tej dyskwalifikacji jednak zdobył ten prime popularności, a to nie ty? Nie, on nie, ale po pierwsze, to on nie zdobył fejmu przez to, że przez moją walkę. No, ale przez całą jego, wiesz, taki charakter wybuchowy, to charakter, wszystko, charakter, no tak, no faktycznie, ale no jeśli obejrzysz tą walkę, no to co powiesz? No, ty ją wygrałeś, gdyby nie soccer kick, tak mi się wydaje. No wiadomo, nie, że tam... nie gdyby soccer kick, no dostawał Bęcki, tak? No tak? W każdej innej federacji już dawno by się to skończyło. Wiadomo, tu jest do odpadnięcia, ale no to było widać, że on to już nie wiedział, gdzie jest tak naprawdę, tak? Już dostawał, to dla niego, dla zdrowia. Jeszcze jakby on mi tak naprawdę tego soccer kicka nie zajebał, no nie wiem, co tam by się z nim stało, nie? Mhm. Go bił, ażby kurwa, nie wiem, ażby odleciał stąd tego świata, kurwa. Tak mogę powiedzieć. A blisko było, nie? No z tego co wiem, no to parę dni leżał w szpitalu po tym, więc... Mhm. Więc, ale ja tam nie mam do niego nic, nie? To, że tam, wiesz, że tam się szczycze, że coś, nie mam nic do niego. Życzę mu dobrze i tyle. Okej, okay, a jeśli chodzi o twoją postać we Freakach, bo widziałam też dużo komentarzy pod wywiadami, że chcieliby cię gdzieś tam zobaczyć. Chciałbyś w ogóle coś znaleźć w tym świecie po tym, jak Denis tak by się mógł obracać w tym? Kurczę, no nie wiem, no ci powiem, no... Kurwa... Takie ciężkie pytanie, nie? Ale tak, jakbym jakoś miał propozycję, no to czemu nie? A były takie propozycje? Nie mogę powiedzieć. Ale? Ale no może będę, może nie będę, zobaczymy. Okej, okay, to z Trójki. Taka nutka niecierpliwości, nie? No to poczekaj, Paweł Jóźbiak, Hashbi Edelbiew, czy może Michał Boks Del Baron, do kogo ci najbliżej? Nie wiem. Do tego? No, do tego. Nie wiem, no zobaczymy co będzie. Jeśli będzie jakaś tam fajna propozycja, to z fajnym przeciwnikiem, no to... Może mnie zobaczycie. Nie, ale pewnie jak Denis w High League'u, to i może ty. Zobaczymy. A może... Nie mówię tak, zobaczymy co będzie. To jest kwestia czasu, tak? No tak, ale może jakiś odwet za przyjaciela? W sensie nie wiem, czy Denis, może nazwać go twoim przyjacielem, czy raczej kumplem dobrym? Może nazwać przyjacielem. Zadajemy się, trenujemy się razem od x lat. Więc tak można nazwać, tak? Wspieramy siebie, on wspiera mnie i tyle. No byłeś na jego walce właśnie z Arturem? Tak, byłem z Arturem, byłem z Alanem, byłem na FM-ie, więc on też na moich jest, tak? Mhm. Tyle. Okej, czyli co mówię, taki może odwet z Arturem Szpilką? Tutaj mocne pytania lecą. No ja ci tu otwieram tyle możliwości. Mocne pytania. Nie no, wiadomo, rewanż to Denis, nie? No, ale ty gdzieś tam mógłbyś oczywiście. A mógłbym. A chciałbyś? A chciałbyś? Chciałbym. No to High League? Zapraszam. A może na sportowej? Jestem otwarty. No i widzisz, tak się to robi. Bardzo lubię takich ludzi do rozmów. No. Nie, ale słuchaj, bo mi Artur mówi oczywiście takie tam gdybanie i śmieszki i tak dalej. Wiadomo, tak. Ale ewentualnie widziałbyś się w ogóle w takim pojedynku, czy raczej jednak szanujesz Artura jako sportowca i uważasz, że nie miałbyś z nim szans? Czemu miałbym się nie widzieć? Co mam ci powiedzieć, żebym się nie widział? Ja wierzę w siebie zawsze, w 100%. Mhm. Widziałbym siebie i tyle.
Ale muszę powiedzieć MMA, czy raczej gdzieś tam też w K1? No takie ciężkie pytania zadajesz, nie? No pardon, myślę, ale wiesz, no. No nie, no nie wiem, no co mam ci powiedzieć. Jakby taka propozycja była, to bym się nie zastanowił. I tyle, no. Ale bardzo mi się to podoba. No. Dobra, a słuchaj, a jeżeli właśnie chcę podać o Denisie, o tej jego walce z Arturem, ty uważasz z perspektywy czasu, on dobrze zrobił, że wyszedł do tej walki, czy jednak mógł poczekać i gdzieś tam na następnej gali przełożyć może tą walkę? Myślę, że dobrze zrobił, pokazał charakter, tak? Pokazał charakter i tyle, nie? No teraz sobie możemy gdybać, co by było gdyby, nie? Gdyby miał drugą nogę, nie? Mhm. Przegrał przez kontuzję i tyle, no. No. Bartek, jeżeli chodzi też o The War, tu wiemy, że są walki grupowe. Czy może możemy spodziewać na jakąś twoją walkę grupową, bo wiem, że do takich pojedynków byłeś zestawiany. No tak, byłem zestawiany, chciałbym, zobaczymy. Okay. Kwestia czasu, tak? Ale z jaką zobaczymy. Bojówką na przykład? Nie, no z moją oczywiście, z Elaną, tak? Tak, ale kto jako przeciwnicy? No to bez żadnego, kto by był, ten by był. Okay. Ale czy jakieś takie zwaśnione bardzo osoby, nie za bardzo, tylko gdzieś tam jakieś sportowe kto by pojedynki? Był, sportowe, chuligańskie, kto by był, to z tymi byśmy się bili, nie? W porządku. I nie ukrywam, może mnie zobaczycie drużyna na drużynę, nie? Ale oczywiście jak Elana Toruń, to i Denis Załęcki. No, to by było coś, nie? Tak. Taka drużyna by było coś. Zobaczymy. A przypomnij mi, bo nie pamiętam z tego pojedynku, kto jeszcze jest z Elany? England. Tak. England jeszcze jest z Elany. On walczy z Bobim. Tak. Okay. A ty widziałeś to dzisiaj ten face to face ich i to zachowanie całe? Widziałem. No, ten Bobby niepotrzebnie tam go popchnął. Ale tam chyba się dogadali. Chyba na pewno się dogadali. No, dziś mówisz, to była w sensie taka, takim, wiesz, że dogadali się po tym, nie? Przeprosili się. Tak. Emocje dały górę, nie? Mhm. A jak ty to widzisz? Dajesz mu jak szansę? Ma szansę wygraną, czy raczej będzie ciężko? Mojemu koledze, Englandowi? Tak, no? No, 100%, nie? Okay. Tak, 100%. To jest znam Bobiego, bardzo go lubię, ale myślę, że England sobie poradzi. Mhm. A jeżeli chodzi właśnie o te drobinki turniejowe, ty chciałbyś jeszcze w turnieju zawalczyć, czy raczej właśnie tylko te super fighty? Bo jednak turniej trochę zdrowia zabiera, nie? Zabiera, ale chciałbym jeszcze w turnieju zobaczyć. To jest takie co innego, chciałbym zawalczyć, no. Mhm. Trzeba się mocniej na pewno przygotować, bo to jednak pod parę walk, ale nie ukrywam, chciałbym i może jeszcze mnie zobaczycie w turnieju. Porządku. Ale ty w ogóle w przygotowaniach jesteś cały czas, prawda? Cały czas, no cały czas trenuję, no w przygotowaniach cały czas nie można być, no bo no, wiadomo. W sensie, ale tak cały czas, w treningu. Tak, cały czas coś robię, cały czas trenuję i tyle. Teraz pod The War się dobrze przygotowałem. Jutro się okaże. Okej, według ciebie piąstkówki to lepsza rzecz niż gołe pięści, czy jednak dobrze, że są? Czy dla mnie? Ci powiem jeszcze... Źle są? Nie, to że źle, to może nie, no bo wiadomo, kontuzje, ale jeszcze bym chciał zawalczyć na gołe pięści. Okay. To jest co innego. A ewentualny rywal i kończymy? Kurczę, no nie powiem ci rywal, no nie wiem, no na gołe pięści to bardziej tutaj w turnieju, nie, no w sumie już tutaj gdzie, no już tutaj są piąstkówki. Ale no... Superfajcie, tak, w sumie racja, no w superfajcie jakby coś takiego było możliwe, no to jak najbardziej. Ale nie masz rywala konkretnego, kto się napada, że to rywala, będzie? Nie, dokładnie. Okej, dobra, dziękuję ci bardzo, jeszcze powodzenia jutro. Dziękuję. Trzymaj się, dzięki. Jak się ręka spuściła.